Szanowni Państwo, drogie przyjaciółki, przyjaciele, koleżanki, koledzy. Nazywam się Dorota Róża Hałat i wraz z obecnymi tu Magdaleną Hałat, Katarzyną Czarkowską, Agnieszką Szantyr i Moniką Nieckarz mamy zaszczyt ubiegać się o Wasze głosy w wyborach do Rady Miejskiej w Koszalinie i do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wszystkie działamy społecznie w erze kobiet. Od wielu lat zabiegamy o poszanowanie praw kobiet i przestrzeganie wartości demokratycznych. Mamy doświadczenie w pracy samorządowej, edukacji, organizacjach pozarządowych i biznesie. Przede wszystkim jesteśmy Waszymi sąsiadkami, koleżankami, partnerkami do rozmów o tym, co i jak należy zmienić, aby życie w Koszalinie spełniało oczekiwania nas wszystkich. Dorota Hałat, Katarzyna Czarkowska, Agnieszka Szantyr, Monika Nieckarz, Magdalena Hałat. Jesteśmy spośród Was i dla Was. Znamy codzienne problemy, robimy zakupy w tych samych sklepach, co Wy. Wiemy, czym jest problem z pracą, dyskryminacją. Dotykają nas te same choroby. Wszystkie blaski i cienie życia w naszym kraju. Jako stowarzyszenie Era Kobiet idziemy do wyborów samorządowych w Koalicji Obywatelskiej, ponieważ bliskie są nam wartości demokratyczne. Mamy wiedzę, doświadczenie i mnóstwo pozytywnej energii, którą chcemy wykorzystać w pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Koszalin to miasto rodzinne, przyjazne i bezpieczne. Też tego chcecie? Pomóżcie nam zatem realizować nasze zamierzenia. Wśród nich jest między innymi powołanie Miejskiego Centrum Praw Obywatelskich, gdzie każdy, każda znajdzie wsparcie. Edukowanie, czym jest równouprawnienie oraz jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie ze względu na płeć. Wspieranie seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Wspieranie i aktywizacja kobiet w różnym wieku. Wprowadzenie Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności i Edukacji Seksualnej. Dzięki Waszym głosom, sąsiadki i sąsiedzi, koleżanki, koledzy, przyjaciele, przyjaciółki, wspólnie możemy mieć realny wpływ na rozwój miasta, na to, jak nam się będzie żyło na co dzień. Dorota Róża Hałat, Katarzyna Czarkowska, Agnieszka Szantyr, Monika Nieckarz, Magdalena Hałat. Twój wybór na piątkę. Razem możemy zmienić naszą rzeczywistość. Spotkajmy się na wyborach 21 października i wybierzmy demokrację.